ślady wielokrotnego znęcania się. To jakieś bzdury, no. Liczne blizdy, w tym ślady po przypaleniu papierosem. No to jest jakieś pierdoły, to jest niemożliwe. Panie Andrzeju, mogę zobaczyć te dokumenty? Proszę. Panie Andrzeju, to nie jest karta Julki. Jak to? Rzeczywiście chłopiec lat 4, była pomyłka. Przepraszam, proszę za mną, proszę za mną. Zapraszam do pokoju. Zaczekaj chwilę, dobrze? Widzisz, to jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie. Rafał, jeżeli ten cyrk się za chwilę nie skończy, to ja oszaleję, rozumiesz? To słuchaj, no wszystko będzie dobrze, zobaczysz. No słuchajcie, słuchajcie, spokojnie, to jest jakaś absurdalna pomyłka. Przepraszam bardzo, nieporozumienie. Najwidoczniej w domu dziecka pomylili karty z wynikami badań lekarskich. Z waszą córką jest wszystko w porządku, nie ma się do czego doczepić. Czyli Boże, co za ulga. Nie pójdziemy z tym do sądu, tak? Postępowanie może jeszcze chwilę potrwać, ale z tego, co mam w papierach, nie ma się pani czego obawiać. Sprawa najprawdopodobniej po prostu zostanie umorzona. Dziękuję. Panie Andrzeju, bardzo panu dziękuję za to. Nie ma za co. Cieszę się, że wszystko się wyjaśniło. Mógłby pan jeszcze zerknąć na jedną sprawę? Potrzebowałbym porady. Oczywiście, nie ma problemu. Zaczekajcie chwilę, dobrze? Będziemy na zapraszam. Zewnątrz. Mówiłem, że wszystko się ułoży. Przepraszam. Rafał, do mnie dopiero teraz dociera, jaka jestem wykończona. Słuchaj, no nie dziwię się. Widzę, że ledwo żyjesz. Rafał, widzisz, ja nawet z tego wszystkiego nie zapytam, co swoją mamą, jak ona się czuje. Słuchaj, no wybudzili ją ze śpiączki farmakologicznej. No są szanse, że z tego wyjdzie. Na pewno z tego wyjdzie, zobaczysz. Rafał, i sorry w ogóle, że tak na ciebie nawrzeszczałam i za tego vloga, ale ja po prostu nie wiedziałam, co ja mam robić, jak się mam zachować, rozumiesz? Wiem, wiem, Kasia. Ale już poprosiłam Melę, żeby go usunęła. Oboje się nie popisaliśmy. Ale to przeze mnie, no. To ja przepraszam, nie powinienem przynosić Julki do pubu. To moja wina. Nie, Rafi, to nie była niczyja wina. To po prostu, nie wiem, była jakaś seria chorych i absurdalnych wydarzeń. Ale teraz będzie lepiej, tak? No, mam nadzieję. No, jestem już. To co? Jedziemy? Tak, tak. Co, jedziesz do nas? Wiesz co, ja nie chcę przeszkadzać. No co ty? Julka akurat dzisiaj powinna nas mieć obydwoje.